boli. Start i meta będzie w Parku Wolsztyńskim o 11 godzinie. Zaczynasz. Tak. Potem będzie wyścig młodzików. Oni będą poruszać się na terenie Parku Wolsztyńskiego. 7 km, dwie pętle. Zaraz po nich wystartują, będą wyścigi dla dzieci, a przedszkolaków 1, 3 i 4, 6. Także właściwie całe rodziny, wszyscy mogą wystartować w tych zawodach. W zeszłym roku ta edycja odbyła się w Olejnicy. Wystartowało 826 kolarzy. To była piąta co do wielkości impreza w Polsce. Ale w Olejnica się już okazała za mała. Tam się zakorkowały ulice, no i w ogóle tłok był. Tam pętla miała 25 km. Okazało się, że nie mogą być takie małe. To szczególnie, że dołożyliśmy w tym roku jeszcze jeden dystans. W związku z tym szukałem miejsca nowego. Tutaj trafiłem na grupę ludzi, entuzjastów, którzy mnie naciągnęli na to, żeby zrobić tę imprezę tutaj. Plan był taki, że zrobimy imprezę w cyklu Wyszyńskiej Ligi Rowerowej tylko. Tak by się wiązało z około 300 osobami na starcie. No ale stwierdziłem, że jak mam się tam dusić w Olejnicy, to przeniosę się do schowy. Będą liczne nagrody, jakieś gadżety rowerowe. Rower będzie do wygrania wśród uczestników, tych, którzy ukończą zawody. Nagrody są u nas nie tylko za pierwsze miejsca, ale są za miejsca tam na przykład 60, 120, 534. To będą zegarki Timex, także no, porządne nagrody i nie tylko pierwsi u nas wygrywają. Właśnie widać już tam w perspektywie, że pokonują drugą rundę i już niedługo będą na mecie.